A co, jeżeli bym wam powiedziała, że ta baluga ma młodszego brata, matkę i ojczyma? Powiecie pewnie, że takie coś jest niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Jest to bardzo możliwe. Ale powiecie, że matka ta balugi zmarła, ojciec ta balugi zmarł, a przecież jak ta baluga był mały, to nie miał żadnego brata. Spójrzcie na przykład na Ognisia, tego smoka, którego uratował ta baluga w odcinku Świat Smoków. Spójrzcie tego na niego. Czy nie widzicie tu małego podobieństwa pomiędzy tymi dwoma smokami? Mają te same ułożone łuski, czyli te łuski tak do przodu na głowie. Mają brzuszek taki, wiecie, innego koloru niż reszta ciała. Nie jestem pewna co do skrzydeł, ale wiem jeszcze, że mają nawet te same oczy, te same brwi i ten sam długi nos. Tak, skrzydła ma też takie same, jak widać tutaj na nagraniu, w jednym z odcinków. Ale dlaczego uważam, że ta smoczyca może być matką tabaluki? No cóż, ma również inny kolor skrzydeł niż do reszty ciała. Ma ten sam obrabowanie oczu. No i byłaby w dobrym wieku na matkę tabaluki. No, ale ponoć matka tabaluki zmarła jeszcze przed narodzinami małego tabalugi. Moim zdaniem matka tabalugi w ogóle nie musiała umrzeć. Mogła po prostu zamieszkać w świecie smoków. Sobie założyć nową rodzinę. Po śmierci swojego męża, Tyriona, mogła sobie założyć życie z innym smokiem. Mieć z nim dziecko. Dlatego możliwe, że jest to powód, dlaczego właśnie mały Ognis jest bardzo podobny do Tabalugi i Tyriona. Przypomina trochę nawet Tyriona. Pod takim kątem, że jest jak na małego smoka bardzo odważny, tak jak był Tabaluga, jak się urodził. Chodźcie tylko tego. Nie, nie ma innych smoków. O, to przykre. Mój braciszek. Wszystko gotowe. No ale powiecie, że ten fragment niczego nie dowodzi, że Tabaluga i Ogniś mogą być rodzeństwem. Mogli po prostu tak jako koledzy powiedzieć na siebie blacia. W końcu nikt nie zabrania najbliższym kolegom mówić do siebie bracie. Nawet praktycznie nieznane osoby mówią do siebie bracie. No ale cóż, moja teoria i tak jest skłonna do tego, że Ogniś może być młodszym bratem Tabalugi, a ta smoczyca może być matką Tabalugi. No a ten smok może być ojczymem Tabalugi. Bo nic nie wskazuje. Ale tu pamiętajcie, to tylko jest teoria. Smoczkowa teoria, która jest nawet półkanoniczna. Jakby tak się jej przyjrzeć. Jeżeli chcecie więcej takich filmów z teorii, to musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. A może nie tylko film się pojawi? Może w końcu Jakub zrobi loda naszemu mrocznemu bałwanowi?